Elżbieta Murawska, witam i zapraszam na kolejny przegląd Tygodnia Radia 5, a w tym wydaniu sprawdzimy, komu w tym roku przypadły ełckie bociany. Tak jak co roku, tak i w tym roku jesteśmy bardzo dumni z każdego z wyróżnionych. Pokażemy obchody święta Konstytucji 3 maja w regionie. 222 lata temu dzieło Sejmu Czteroletniego stało się wielkim zwycięstwem. Oraz powiemy, co suwalski WORD dał policjantom. Dwa urządzenia do badania trzeźwości typu AlkoBlue. Osoby i instytucje działające na rzecz powiatu ełckiego docenione już po raz 9. Starostwo Powiatowe w Ełku wręczyło nagrodę ełckiego bociana. Na uroczystości, która odbyła się w piątek w Zespole Szkół nr 6 w Ełku, przyznano statuetki w 8 kategoriach. Jedną z nich była edukacja i wychowanie. Tu nagroda powędrowała do Szkoły Podstawowej nr 7 z oddziałami integracyjnymi. Za wkład w kulturę fizyczną, turystykę i ekologię nagrodzono statuetką ełckiego bociana Juliusza Tyszkowskiego. To wieloletni nauczyciel w Zespole Szkół nr 5 w Ełku. Nagrodę otrzymał za organizację różnego rodzaju zawodów i obozów sportowych. Nagroda ełckiego bociana w kategorii kultura i ochrona dziedzictwa narodowego powędrowała do Wacława Kułakowskiego, który od 20 lat prowadzi w Centrum Kultury Gminy Ełk szkółkę cymbalistów. Za rozwój i wspieranie przedsiębiorczości doceniono Zakład Unieszkodliwiania Odpadów w Siedliskach. Nagrodę odebrał w imieniu spółki jej prezes Edward Palczewski. Największy wkład w rozwój samorządności lokalnej, zdaniem kapituły, wkłada Patrycja Łapińska, między innymi prezes Ełckiego Stowarzyszenia Studentów i Absolwentów ESSA. Jest również współtwórczynią i liderką wolontariackiego ośrodka wsparcia. Dzięki jej zaangażowaniu w działalność społeczną odbyło się w Ełku wiele imprez skierowanych do mieszkańców. W kategorii rozwój społeczeństwa obywatelskiego, wolontariatu i aktywności społecznej nagrodę ełckiego bociana przyznano Joannie Hirschtried, współzałożycielce Koła Społecznego Towarzystwa Oświatowego. Za filantropię i sponsoring nagrodzono Bogusława Wisowatego, ełckiego przedsiębiorcę i radnego Rady Miasta. Nagroda specjalna natomiast została przyznana liderowi zespołu Boys Marcinowi Millerowi. Ja jestem chłop z Mazur. Podczas tegorocznej gali za bohaterską postawę nagrodzono Damiana Dybikowskiego. 23-latek uratował dwóch mężczyzn z pożaru domu, do którego doszło pod koniec marca w miejscowości Rostki Bajtkowskie. Skromnie przyznał, że nie czuje się bohaterem. Kolejną edycję Suwali zaprezentowały w poniedziałek władze Suwałk. Mowa o lokalnych monetach. Na rewersie tegorocznej edycji Suwala umieszczono wizerunek jaszczurki z Winki. Monety za pośrednictwem Suwalskiego Ośrodka Kultury, miejscowych sklepów, restauracji i hoteli trafią do obiegu 1 maja. W tym roku w sprzedaży pojawi się 6 tysięcy sztuk żetonów o nominale 4 suwali, co odpowiada wartości 4 zł oraz 300 sztuk żetonów srebrnych kolekcjonerskich o nominale 40 suwali o wartości 130 zł. Do końca września w punktach oznaczonych specjalnymi plakatami monety będą funkcjonowały tak jak złotówki. Dotychczasowe doświadczenia pokazały jednak, że mało kto używa jednak suwali jako środka płatniczego. Większość trafia do zbiorów numizmatyków lub staje się pamiątką z wakacji na Suwalszczyźnie. Warto zauważyć, że Suwałki były swoistym pionierem w tej materii, dlatego pierwsze edycje monet sięgały nakładu 20 tysięcy sztuk. Teraz lokalne dukaty emituje niemal każdy samorząd, w efekcie spowszedniały i dlatego nakład jest mniejszy, wyjaśnia Czesław Renkiewicz, prezydent Suwałk. Byliśmy prawie pionierami w Polsce, a w tej chwili widzimy, że nawet w naszym regionie bardzo wiele miast zdecydowało się na wyemitowanie własnego pieniądza, my akurat Suwala, jesteśmy konsekwentni, ale widzimy, że zapotrzebowanie kolekcjonerskie, ono jest stałe, bo liczba numizmatyków i kolekcjonerów chyba raczej nie zmienia się, natomiast turyści już tak okazują mniejsze zainteresowanie nabycie tej rzeczy takiej pamiątkowej. Suwalska policja otrzymała także w poniedziałek dwa nowoczesne testery trzeźwości AlkoBlow o wartości około 4000 zł. Urządzenia kupił i przekazał mundurowym Wojewódzki Ośrodek Ruchu Drogowego, który zyski z egzaminów postanowił przeznaczyć na poprawę bezpieczeństwa w mieście. To kolejny taki prezent, mówi Henryk Grabowski, dyrektor suwalskiego WORD-u. W minionych latach WORD podarował mundurowym m.in. radiowóz, wideorejestrator oraz urządzenia umożliwiające pomiar prędkości typu Iskra. Dwa urządzenia do badania trzeźwości typu AlkoBlue przekazane zostały Komendzie Powiatowej Policji w Suwałkach. Wartość tych urządzeń około 4000 zł. No i też mam nadzieję z kolei, że te będą służyły temu, żeby od czasu do czasu sprawdzać tę trzeźwość, ale życzyłbym, żeby tych, którzy wykażą się nadmiernym zużyciem, było jak najmniej, czy nie było wręcz, bo taki jest w sumie cel, żebyśmy mogli działając pobudzać wyobraźnię na tyle,
aby po spożyciu kierowcy już nie siadali za kierownicą. Kilkadziesiąt osób wzięło w środę udział w obchodach Święta Pracy w Suwałkach. Uroczystości pod pomnikiem straceń zorganizowali działacze Sojuszu Lewicy Demokratycznej oraz Ogólnopolskiego Porozumienia Związków Zawodowych. Głos zebrała m.in. Julianna Sawicka z OPZZ, która przypomniała, że 1 maja jest świętem związków zawodowych i wszystkich pracujących. 1 maja to święto związków zawodowych. I choć próbowano je upaństwowić i wypaczyć jego rzeczywisty sens, to jest to nasze święto. Józef Kimera, przewodniczący Rady Powiatowej SLD w Suwałkach, zaapelował natomiast do rządzących o poszanowanie godności oraz praw pracowników. Konieczne są też działania zmierzające do zmniejszenia bezrobocia w regionie, mówił. Z tego miejsca chciałbym zaapelować do rządzących właśnie o godną pracę i płacę. W czwartek obchodzono Dzień Flagi Rzeczpospolitej Polskiej. Obchody 222. rocznicy uchwalenia Konstytucji 3 maja odbyły się w piątek w regionie. Po uroczystej mszy świętej w konkatedrze świętego Aleksandra zebrani spotkali się w pobliskim parku. Tam głos zabrał m.in. Czesław Frankiewicz, prezydent Suwałk, który przypomniał, że dzieło Sejmu Czteroletniego było jedną z najjaśniejszych kart historii Polski. 222 lata temu dzieło Sejmu Czteroletniego stało się wielkim zwycięstwem tych, którzy chcieli państwa silnego i nowoczesnego. W swoich wystąpieniach historię uchwalenia konstytucji przypomnieli również suwalscy parlamentarzyści. Bożena Kamińska z Platformy Obywatelskiej mówiła, że twórcy pierwszej w Europie ustawy zasadniczej osądzani byli przez wielu od czci i wiary za to, że odważyli się podnieść rękę na przywileje szlacheckie. Jarosław Zieliński z Prawa i Sprawiedliwości przypomniał, że konstytucji nie dane było wprowadzić w życie. Wszystko przez sąsiednie mocarstwa, ale też skłonność do kłótni i prywatę samych Polaków, dodał. Warto w tym miejscu wspomnieć, iż była to druga na świecie i pierwsza w Europie ustawa zasadnicza. Skłonność do kłótni, warcholstwa, anarchii, prywata i wreszcie zdrada, targowica. Po okolicznych wystąpieniach delegacje złożyły kwiaty pod dębem wolności. Wśród nich nie zabrakło samorządowców, służb mundurowych, kombatantów, harcerzy i uczniów suwalskich szkół. Podobne uroczystości odbyły się również w innych miastach regionu. To wszystko w tym wydaniu przeglądu Tygodnia Radia 5. Dziękuję za uwagę i zapraszam za tydzień.